Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, witam w czwartej edycji naszego programu Mądrale, który nadawany jest w Radiu Reset Obywatelski w każdy piątek na żywo od 17 do 19. W programie spotykamy się z polskimi intelektualistami i twórcami. Później program dostępny jest na playliście Resetu Obywatelskiego i Mądrali na YouTubie, a także na Facebooku Resetu Obywatelskiego. Wkrótce ruszy również nasz własny serwer, gdzie będą umieszczane wszystkie podcasty. Dzisiaj spotykamy się z wybitnym krytykiem literackim, polonistą, kulturoznawcą, a także działaczem ekologicznym, działaczem społecznym z Poznania, z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, z profesorem Przemysławem Czaplińskim. Naszą audycję wydaje, czyli wspiera nas pan Waldemar Wysogiński, za co mu bardzo dziękuję. Proszę też naszych słuchaczy, żeby pamiętali, że Radio Reset Obywatelski jest radiem społecznym, które nie ma reklam ani żadnych komercyjnych źródeł dochodu. Nawet niewielkie wpłaty pozwalają istnieć tej stacji. Musimy sobie kupić sprzęt. Na razie trochę działamy nieprofesjonalnie. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę. No dobrze, zaczynamy więc. Przed nami pan profesor, który znany jest bardzo z takich, można powiedzieć, katastroficznych wypowiedzi odnoszących się do kondycji współczesności, kondycji naszej planety, ekologicznej kondycji, ale także kondycji społeczności światowej, kondycji ludzkości, która nie bardzo jest w stanie się zmierzyć z wyzwaniem, które ją przerasta, a nawet uświadomić sobie do końca, w jakim znalazła się położeniu, a także z wypowiedzi o Polsce współczesnej, o sposobie, w jakim Polacy kształtują swoją świadomość narodową, o polskich kompleksach. Napisał na ten temat również książkę. Myślę, że będziemy o tym wszystkim mówić. Nie wiem, czy mam zaczynać z grubej rury i od razu pytać, co z nami będzie. Może zrobimy jakiś mały suspens. Zapytam o coś bezpieczniejszego na początek, do sprawy ekologii, pandemii, upadku demokracji, przegrzania planety, wymierania gatunków itd. itd. Do tego wszystkiego jeszcze wrócimy. Ale najpierw chciałem zapytać o to, czy w czasach, gdy intelektualiści nie są już tak słuchani, jak to jeszcze było 50 lat temu, a może i 30, czy ich rolę mogą przejąć pisarze, którzy no, często bywają tam intelektualistami, ale no, powiedzmy nie akademickimi. I czy w tej powodzi różnych komunikatów, wypowiedzi, w której każdy użytkownik internetu jakoś się pławi, głos literatów się przebija? I czy krytyk literatury, komentator literatury, przyjaciel literatów, jakim jest no, polonista, czy w ogóle szerzej filolog, no, jest jakby, płynie na tym samym, tą samą łodzią, czy jego pozycja jako postaci publicznej, jako komentatora jest jednak trochę inna. Czyli mówiąc w skrócie, jaka jest rola literatów dzisiaj i jaka jest rola tego odłamu no, akademickiej inteligencji, która jest najbardziej z literaturą związana, czyli filologów, teoretyków literatury i krytyków literackich. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie
do tej rozmowy. Zapowiedziałeś, że nie będzie pytania z grubej rury, odłożyłeś się na później, a tymczasem wystrzeliłeś jak z działa z Navarone. No bo pytanie o to, jaką rolę odgrywać dziś może intelektualista, a dalej pisarz, jest niesłychanie trudne, jeśli nie chcemy tego zbanalizować. Więc powiedziałbym tak, że obawiam się, że na dobre i na złe żyjemy w świecie pluralistycznym. Nawet jeżeli ten pluralizm bywa tłamszony, tłumiony, wtrącany do więzienia, nawet jeżeli knebluje mu się usta, nie dopuszcza do głosu, to w dalszym ciągu on de jure pozostaje, a też i w takim społecznym znaczeniu de facto. To znaczy, żyjemy w świecie, w społeczeństwie, w którym istnieje wielość głosów, wielość opinii, wielość stanowisk. W takiej sytuacji raczej pewnie powinniśmy sobie życzyć, żeby społeczeństwo obdarzało szacunkiem cudze mówienie niż konkretnego pisarza, niż konkretny głos, konkretną gazetę, co zawsze jednak bardzo osłabia samą pozycję autorytetu. Czyli gdybym miał odpowiedzieć jakoś tak najprościej na twoje pytanie, które oczywiście proste nie jest, no to powiedziałeś, że jakieś 50 lat temu, może jeszcze 30 lat temu, intelektualiści byli słyszani. Ja na to odpowiadam, że co najmniej dwa procesy zadecydowały o tym, że głos co prawda wybrzmiewa, głos intelektualistów wybrzmiewa, ale wybrzmiewa słabiej jest słuchany, a nie słyszany. Po pierwsze, po 89 roku jakaś część takiego historycznego zadania inteligencji, zwłaszcza tej o orientacji demokratyczno-liberalnej, niekoniecznie lewicowej, ale demokratyczno-liberalnej, demokratyczno-pluralistycznej, jakaś część bardzo poważna misji historycznej została wypełniona. A mianowicie, jeżeli przez wiele dziesiątków lat, a jak sięgniemy do polskiej historii, no to mniej więcej od połowy XVIII wieku rodząca się inteligencja przekonywała całe społeczeństwo. Więcej postępu, stabilniejsze prawo, stabilniejsze państwo, więcej ucywilizowania. Czytajcie księgi mądre ludzi z Zachodu, patrzcie na Francuzów, na Niemców, na Anglików. Po 89 roku w gruncie rzeczy, jak się okazało, całe społeczeństwo tego chciało. Mniej więcej, czy też większość po prostu opowiedziała się właśnie za tym kierunkiem, w związku z czym demokrata, liberał, zwolennik postępu, pluralizmu, tolerancji, oświecenia mógł powiedzieć: oto moje historyczne zadanie zostało spełnione. Jeżeli dzisiaj intelektualista ma jakieś kłopoty, a z całą pewnością ma i powinien je mieć, to one chyba częściowo właśnie wynikają z tej pierwszej dekady, w której za słabo ze sobą się porozumiewaliśmy, takiej dekady bardzo dziwnego porozumiewania się, pełnego rozmaitych metod na tłumienie głosów niesłusznych, uważanych za niekompetentne, uważanych za szkodliwe, za zawadzające drogę. Więc w latach 90. sami troszkę przeżyliśmy taki okres, kiedy komunikacja publiczna była pewnego rodzaju takim poligonem, na którym wypróbowywano rozmaite retoryczne środki do pozbawiania głosu, spychania na margines. Tak, mam tutaj na myśli na przykład to, co w latach 90. pojawiało się pod postacią żądań dotyczących praw pracowniczych, spraw płacowych, zatrudnienia, polskiego przemysłu. Wszystko to było traktowane albo jako przejaw komunizmu, albo jako przejaw nacjonalizmu. Te dwie nazwy pojawiały się bardzo często, a jeżeli już się pojawiały, no to wyłącznie w charakterze takiej dyskusyjnej sztachety, młotka, tak, cepa.
który miał po prostu wyeliminować dyskutanta. I to jest pierwszy proces, który przeszliśmy w bardzo szybkim tempie, nie do końca przygotowani na to, by wzajemnie się słuchać, nawet wtedy, jeśli oponent wyraża się nieskładnie, niezbornie, ponieważ powinniśmy byli wiedzieć, tak, że w tych okrzykach, w tych głosach pełnych oburzenia i protestu wyraża się coś bardzo, bardzo istotnego. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga to jest jednak pluralizm medialny. Znam sporo oczywiście poglądów na temat mediów społecznościowych, na temat ich złego wpływu na debatę społeczną, na komunikację społeczną, ale na razie po prostu uwzględniamy to, co jest. Tam, gdzie istnieje wielość mediów, tam, gdzie w gruncie rzeczy każdy, niemal każdy może uruchomić radio, założyć stację radiową o minimalnym zasięgu, własny portal, stronę na Facebooku, uruchomić taką aktywność komunikacyjną. Tam mnoży się po prostu liczba nadawców przy stałej liczbie odbiorców, w związku z czym grupki słuchające poszczególnych radiostacji, poszczególnych autorytetów w rozmaitych dziedzinach, te grupki się kurczą. Wobec tego oddziaływanie autorytetu jest w takiej sytuacji z definicji o wiele, wiele słabsze. Więc te dwie rzeczy wypchnąłbym na plan pierwszy jako wyjaśnienie mojej negatywnej odpowiedzi na twoje pytanie. No wydaje mi się, że oczywiście każdy z nas gotów jest wysłuchać kogoś i stwierdzić, tak, to jest racja, która przemawia do mojego rozumu, do mojego zasobowiedzy, zgadzam się z tobą, co więcej, będę uważał twoje zdanie przez jakiś czas za obowiązujące, ale tych, którzy skłonni są podzielić to zdanie, jest coraz mniej. W związku z tym oczywiście bardzo poszukiwane jest i bardzo groźne są rozmaite przejawy takich zbiorczych narracji, które kumulują rozmaite racje i emocje i wówczas co prawda przekraczają taki próg masy krytycznej i zdobywają rozgłos, tworzą jakąś większość społeczną, ale ta większość społeczna potrafi zachowywać się w sposób przemocowy wobec rozmaitych innych opcji, innych zdań, innych światopoglądów. I teraz druga część twojego zdania dotyczyła pisania. Kiedy spojrzymy na historię literatury, powiedzmy ostatnich 200 lat, to zauważymy, że głos literatury z rzadka, szerzej rzecz ujmując, piśmiennictwa, był niesłychanie istotny. Jeśli weźmiemy pod uwagę taką kulturę księgi, no to czy weźmiemy pod uwagę o powstawaniu i ginięciu gatunków Karola Darwina, książki, która jednak, czy doktryny, teorii, która się jednak rozpowszechniała na samym początku wśród laików, przede wszystkim pod postacią książki. Czy weźmiemy pod uwagę powieść zatytułowaną Chata wuja Toma, która odegrała ogromną rolę w zniesieniu niewolnictwa. Czy weźmiemy pod uwagę kilkadziesiąt innych ważnych książek, już to filozoficznych, popularno-naukowych, literackich, czy jakichkolwiek innych, to zauważamy, że tak w tym kilkusetletnim okresie, czy w okresie nowoczesności, od czasu do czasu pojawia się książka, która potrafi coś zmienić w ludzkim myśleniu, w ludzkim mówieniu, w odczuwaniu także, we wzajemnych relacjach. Natomiast nie śmiałbym wypowiadać się na temat roli literatury jako społecznego autorytetu. Dlaczego? Dlatego, że w polskim społeczeństwie, w odniesieniu do naszego społeczeństwa, to jest w niesłychanie istotny sposób związane nie tylko z tym, co literatura mówi, lecz także z tym, jak jest odbierana. Parafrazując znane powiedzenia amerykańskie, stwierdziłbym tak: nieważne, co literatura może ci dać, ważne, ile potrafisz z niej wziąć. To znaczy, ile potrafisz z niej wyczytać,
Czy potrafisz przeczytać ją raz w jeden sposób, a później jakby nie zgadzając się po części sam ze sobą, ale korzystając także z pewnych sugestii, czy to samej książki, czy jakiegoś innego czytelnika, interpretatora, przeczytać ją jeszcze raz w inny sposób, zwracając uwagę na coś, co w ogóle wydawało ci się nieistotne albo czego w ogóle nie widziałeś. Otóż tego rodzaju taka lekcja zróżnicowanego czytania jest w Polsce głównie ze względu na przeciążenie programu lekturowego w szkołach, na dość anachroniczny program lekturowy i przymusowo dość anachroniczny sposób nauczania literatury. Tego rodzaju pluralizm czytelniczy jest w Polsce bardzo słaby. I on decyduje o tym, że obawiać się można, iż literatura dysponuje w naszym społeczeństwie czymś, co można by nazwać takim cmentarnym autorytetem. Cmentarny autorytet, pomnikowy autorytet polega na tym, że literatura, wiemy, że literatura kiedyś miała rację. Mickiewicz był wielki, Słowacki był wielki, Norwid był wielki, ale są to wszystko racje, prawdy, doniosłe słowa wypowiedziane kiedyś, w odniesieniu do nieistniejącego już stanu rzeczy, do dawno przebrzmiałej historii. Natomiast czy ten autorytet cmentarny, pomnikowy, jesteśmy w stanie jakoś przetworzyć na autorytet bieżący, taki autorytet agory, to w to śmiem wątpić. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz o polskich intelektualistach, że jakoś zawiedli, bo okazali się oportunistami, okazali się uprzedzeni wobec takich dyskursów, które im nie odpowiadały. Nie stali się wzorcem otwartej, demokratycznej debaty, no w związku z tym zostali zmarginalizowani. Ale w większości intelektualiści cieszyli się i cieszą się statusem akademickim, który no, zapewnia może trochę więcej swobody wypowiedzi niż status no, artysty, który ma swojego agenta, który funkcjonuje w warunkach rynkowych. Ja się trochę martwię, że dawniej właściwie profesor sobie mówił, co chce, i pisał sobie, co chce, a jak się pojawił internet, to już w ogóle, no bo też nikt nie bardzo handlował jego twórczością, no w każdym razie takimi wypowiedziami osobistymi raczej nie. Natomiast pisarze mają swoich agentów, prawie wszystkie ich wypowiedzi publiczne są związane z promowaniem ich dzieł. Ich dzieła powstają w dużej mierze na zamówienie wydawnictw, muszą spełniać pewne oczekiwania. No, krótko mówiąc, jest wiele powodów, dla których pisarze są uwodzeni w taki tunel oportunizmu i wytwarza się zjawisko mainstreamu, jakichś takich praworządnych, prawomyślnych, ortodoksyjnych poglądów, które są raczej dość wąsko zarysowane, to spektrum możliwych, akceptowanych wypowiedzi, które są miłe dla ucha nabywców książek, czyli no, tej klasy inteligenckiej, to spektrum jest dość wąskie. No, krótko mówiąc, oportunizm jest silną pokusą i pojawia się, mimo całego pluralizmu współczesności, pojawia się na nowo taki efekt no, literatury mieszczańskiej, która się ma mieścić właśnie w bezpiecznych granicach uznanych idei, uznanych środków wyrazu i sprzyja temu również taka łatwość komercjalizowania, ugłaskiwania, żeby nie powiedzieć upupiania różnych takich ekscentrycznych produkcji, różnych jakichś jeszcze nieprzekupionych, niekupionych autorów, wolnych niby to i undergroundowych, czy jakkolwiek to nazwiemy, oni też prędzej czy później w tą oportunistyczną kolejnę wchodzą. Czy ty widzisz jakieś wyjście z tego? Czy widzisz wolność człowieka pióra pomimo tego no, jednak takiego podstępnego aparatu wydawniczo-promocyjnego,
który niby to hołubi tych autorów i daje im, podstawia im mikrofon i daje im mówić swobodnie, ale na koniec dnia, jak mówią Amerykanie, okazuje się, że ci ludzie mówią rzeczy, które wszyscy chcą usłyszeć i które wiedzą, tylko mówią to ładniej niż zwykły człowiek umiałby sobie sam powiedzieć. Więc pytam cię o oportunizm właśnie dlatego, że dzisiaj chyba w epoce szalonego kryzysu, w którym się znajdujemy i który nieprędko zostanie zażegnany, wolność i powaga wypowiedzi intelektualistów, pisarzy i w ogóle osób słuchanych wydaje się czymś szczególnie ważnym, bo oportunizm skłania do nieodpowiedzialności, do mówienia rzeczy banalnych i bezpiecznych, a my chyba potrzebujemy rzeczy niebanalnych i niebezpiecznych. I w czasach, kiedy nawet wypowiedzi brzmiące alarmistycznie i rewolucyjnie zostały znormalizowane i włączone do głównego nurtu dyskursu publicznego, bardzo trudno jest być, jeśli nie nonkonformistą, to w każdym razie co najmniej człowiekiem wolnym w myśleniu i mówieniu. Czy jest jakaś szansa, żeby wyjść z tej wielkiej pułapki, wielkiej, bo obszernej, bo w tej pułapce można się bardzo swobodnie czuć, mówić bardzo różne rzeczy, prawie nie widzieć, że się jest w jakiejś pułapce, ale ta pułapka jest. Te nakłady, sprzedaż książek, oglądalność, klikalność, cały ten merkantylizm stojący za wolną debatą i wolnym życiem umysłowym, on jednak istnieje. Jak możemy sobie z tym poradzić? Aha. Najpierw trzeba pewnie przemyśleć twoje pytanie, bo jest w nim bardzo wiele racji, a przynajmniej wystarczająco wiele zachęty do podejrzliwego, nieufnego, krytycznego myślenia o rzeczywistości, żeby poświęcić mu chwilę. Zacząłbym od tego, od takich socjologicznych kwestii. Liczba pisarzy w Polsce, którzy mają swojego agenta, to jest pewnie jedna 20, jedna 50 pisarzy w ogóle, a może nawet ta proporcja jest jeszcze gorsza. Jak sądzę, gdybyśmy przeszukiwali grupę prozaików, no to znajdziemy 10, 20, 30 prozaików, którzy mają agentów, może drugie tyle takich, którzy nie mają agentów, ale mają umowy nieco dłuższe z wydawcami. Zdecydowana większość twórców dzisiaj to są prekariusze. To są prekariusze. Mogą oni w związku z tym wybierać raczej koniunkturalizm niż swobodę, nonkonformizm, niezależność, ponieważ nie utrzymuje ich nikt i nic, nikt im nie płaci ani z góry, ani z dołu, ani z boku. Utrzymują się najczęściej z rozmaitych innych prac dorywczych, podpisywanych na czy zlecanych w ramach jakiejś umowy śmieciowej, więc trzeba sobie uświadomić, że nie mamy do czynienia w Polsce z ogromną rzeszą pisarzy trzymanych na pasku czy na sznurku uplecionym z euro, tylko mamy do czynienia po prostu z rynkiem z punktu widzenia wydawców bardzo płytkim. Tak, mówimy o społeczeństwie, w którym regularnie czyta 33% społeczeństwa. 33%. Trzeba sobie przy tej okazji jeszcze uświadomić, że kiedy kończył się PRL, to odsetek czytelników wynosił ponad 50, 51, 52. W przeciągu około 12-15 lat w społeczeństwie polskim około 10% ubyło z tego odsetka czytelników. No to jest cios, to jest potworna strata. Ale tak czy owak warto pamiętać o tym, że w pewnym sensie sytuacja przez ciebie nakreślona nie jest ani na wejściu, ani na wyjściu prawdziwa.
ona nie jest na wejściu prawdziwa, no właśnie ze względu z tych powodów, o których przed chwilą wspomniałem, tak? Zdecydowana większość, 90% twórców to są prekariusze, prozaicy, dramatopisarze, poeci, to już w ogóle, tak? Twórcy teatralni, czyli dramaturdzy, czyli reżyserzy, tak? To są wszystko ludzie wynajmowani do jednej pracy na 3 miesiące i do napisania jednej książki i później mogą sobie iść, są wolnymi najmitami późnego kapitalizmu. Nie jest również to, o czym powiedziałeś, prawdziwe na wyjściu, ponieważ jeżeli już ktoś zdobył rozgłos, osiągnął sukces taki, że wydawnictwa o niego zabiegają, to wtedy on może dyktować warunki, nie tylko finansowe, ale po prostu, ponieważ jest to ktoś, kto dysponuje zaufaniem ze strony czytelnika. Czytelnik takiemu pisarzowi mówi: w porządku, poprzednią książkę napisałeś tak, teraz bardzo się cieszę, że piszesz ją trochę inaczej. Poprzednio eksperymentowałeś w stopniu skromnym, teraz eksperymentujesz w stopniu wyższym, bardzo się cieszę, tak? Największym bogactwem, największym skarbem każdego twórcy są ci odbiorcy, którzy gotowi są pozostać przy nim, przy niej, bez względu na to, co sądzą akurat o aktualnie odbieranym, czytanym, oglądanym dziele. Więc jeżeli już się pojawia, powiedzmy, ktoś taki jak Mróz, jak Olga Tokarczuk, jak Szczepan Twardoch, tak, to on już nie jest, on ma zbyt silną pozycję na rynku, żeby bać się w rozmowie z wydawnictwem o to, czy wydawnictwo zaakceptuje jakoś inaczej napisaną powieść. Teraz druga kwestia. Powiedziałbym tak, że znowu odwołując się jednak trochę do tego rozmnożenia się społeczeństwa polskiego, powiedziałbym jednak, że w ciągu ostatniej dekady wszędzie tam, gdzie pojawiają się wyraziste różnice światopoglądowe i na szczęście pojawiają się one w ramach jakiegoś literackiego eksperymentu, to większym zagrożeniem dla takiej literatury znowu jest nikły społeczny odbiór niż oportunizm. Tak, zwróćmy uwagę na przykład na laureatów tych mniej nieco znanych nagród literackich, więc nie mam teraz na myśli, czy to nagrody Nike, czy nagrody Gdynia, albo wrocławskiego Silesiusa, ale powiedzmy nagroda Gombrowicza, która zawsze jest jakąś taką nagrodą ciekawą, obarczoną sporym ryzykiem, bo dla debiutanta. Mira Marcinów, tegoroczna laureatka, tak? Mira Marcinów opublikowała książkę zatytułowaną Bez matek. To świetna, świetna książka, niezwykła, będąca zapisem, niesentymentalnym zapisem, ale również i niecynicznym, nieokrutnym zapisem relacji córka-matka, tak? Po śmierci matki córka usiłuje sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dla niej matka była. Zeszłoroczna, jeżeli dobrze pamiętam, laureatka to Olga Hunt i za książkę zatytułowaną Psy rasy drobnych, to opowieść o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Nie ma w tych książkach nic z oportunizmu. Uważam, że to są książki bardzo wartościowe, bardzo ciekawe. Największą nadzieją na przykład dla mnie, jak chodzi o przyszłość polskiej literatury, to zabrzmiało troszkę przesadnie, ale trudno, jest Weronika Murek, autorka prozatorskiej książki zatytułowanej Hodowla roślin południowych metodą Michurina i zbioru dramatów zatytułowanych Fein, Wein, Blein. I znowu, tak, nie ma tam za grosz oportunizmu. To są teksty bardzo ważne, bardzo trudne, ciekawie skomponowane, skomplikowane, niełatwe w odbiorze, stawiające czytelnikowi trudności już od samego początku, od momentu, kiedy musimy zadać sobie pytanie, z jakiej to jest perspektywy właściwie mówione, gdzie my jesteśmy. Więc dobra pisarka, świetna pisarka, bardzo inteligentna, w której nie widzę odruchów oportunistycznych,
Więc raczej takim pisarzom jak Weronika Murek, jak Olga Hund, jak Mira Marcinów, kilkanaście, kilkadziesiąt innych jeszcze nazwisk można by tu wymienić. Większym zagrożeniem dla nich jest brak, nikła recepcja, brak czytelnika, czy brak rozgłosu, na który by zasługiwali, a to z kolei jest związane z istnieniem, z funkcjonowaniem literatury w pewnego rodzaju takim komunikacyjnym osamotnieniu. Więc gdybyśmy teraz zmienię jakby perspektywę i przejdę na twoją stronę, gdybyśmy założyli, że jest tak jak mówisz, to znaczy, że rzeczywiście mainstream zagraża pisarzowi, zarówno wtedy, kiedy jeszcze do tego mainstreamu nie należy, jak i wtedy, kiedy w nim jest. Kiedy do niego nie należy, to bardzo się o to stara, a kiedy się stara, to dostosowuje swoje poglądy i nawet jak jest ostry, to i tak naprawdę jest stępiony. Nawet jeżeli jest wyrazisty, to jest wyrazisty na miarę. Więc jeżeli ktoś do tego mainstreamu wszedł i ma takie poczucie, że coś się niedobrego dzieje, no to po pierwsze, znowu, mimo wszystko istnieje w Polsce taki niestety wąski, wewnątrzśrodowiskowy respons, który po prostu polega na tym, że w nisko nakładowych czasopismach ludzie bardzo często piszą ciekawe, krytyczne, zadziorne, ale w pewnym sensie prawdziwe i potrzebne recenzje, tak? To są takie sole trzeźwiące, krytyczno-literackie sole trzeźwiące. I każdy może taką kontrę dostać. Pamiętam, jak był czas, prawda, kiedy krytycy literaccy usiłowali powiedzieć coś w ten sposób Jackowi Denelowi. Nadal mam wrażenie, że Szczepan Twardoch cieszy się z faktu, że niektórzy krytycy literaccy podchodzą do niego z pewnym dystansem, nie ulegają takiemu zachwytowi. Są tacy, którzy potrafią napisać krytyczne rzeczy o Elżbiecie Herezińskiej, prawda? Pisarce, która zdobyła ogromny rozgłos. Znowu jednak można by powiedzieć, brakuje tutaj transmisji. Brakuje transmisji, nie brakuje krytyków, nie brakuje zdrowego, krytycznego, zdystansowanego responsu. Natomiast brakuje transmisji. To, co było cechą charakterystyczną polskiej kultury literackiej czy polskiej kultury komunikacyjnej w latach 90., co było rzeczą niesłychanie ważną, wartościową, dziś sprawiającą wrażenie niemalże jakiegoś cudu, to była owa transmisja, która polegała na tym, że wysokonakładowe gazety codzienne i tygodniki udostępniały jakiś niewielki obszar na swoich łamach tygodnikom, miesięcznikom czy kwartalnikom o charakterze kulturalnym. Więc na przykład na łamach tygodnika Polityka, na łamach Tygodnika Powszechnego, ale także na łamach Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, można było spotkać krótkie doniesienia o tym, co ciekawego opublikowano na przykład w kwartalniku Kresy, albo w zeszytach literackich, albo w tekstach drugich, albo gdzieś indziej. Tego rodzaju transmisja powoduje, że niszowe czasopismo nie staje się masowym, ale czytelnik masowej prasy zostaje powiadomiony o tym, że istnieją jeszcze inne światy, że istnieją inne światy, a w tych innych światach rozbrzmiewają inne poglądy, inne głosy. Tak? Tego rodzaju transmisja komunikacyjna właściwie skończyła się w okolicach 97-98 roku, kiedy na polskim rynku komunikacyjnym nastąpiła no, taka koźba. Tak, ręka rynku, surowa pięść rynku zmiażdżyła zróżnicowane media i zostawiła mainstream. I od tej pory mamy podział, który wydaje nam się w pewnym sensie znaturalizowany czy znormalizowany, ale on wcale taki nie jest. Ten podział dotyczy właśnie po jednej stronie wysokonakładowych gazet i tygodników, czy w ogóle mediów
o charakterze masowym, zaś po drugiej stronie, ale po drugiej bardzo odległej stronie, gdzieś na marginesie, znajdują się czasopisma, magazyny o nakładzie 300-600 egzemplarzy, no góra 1000, prawda? To są wszystko te toasty, żurnały, jak się kiedyś mówiło, miesięczniki, kwartalniki dotyczące teatru, dotyczące poezji, dotyczące prozy, filozofii, socjologii itd., itd. Otóż ten podział jest tylko w części normalny, bo jest jasne, że nie wszyscy chcą czytać bardzo skomplikowane i uważne analizy jakiegoś dzieła filozoficznego. Ten podział jest niebezpieczny, ponieważ nie ma pomiędzy poszczególnymi częściami tego układu komunikacyjnego, nie ma połączeń. To już jest zbiór archipelag, to jest archipelag, zbiór wysepek, pomiędzy którymi to wysepkami nie kursują żadne łodzie, barki, łódki, jakiekolwiek środki komunikacji, które by przewoziły przynajmniej wiadomości z jednej wyspy na drugą. Więc powiedziałbym tak, niebezpieczeństwo oportunizmu mainstreamowego jest tak się przedstawia z dwóch stron, jak o tym mówiłem, a dodam do tego jeszcze jedną, nie najdrobniejszą, dość trudną dla mnie samego w tej chwili do jasnego i prostego wyłożenia. Otóż wydaje mi się, że dramatyczność momentu historycznego, w którym teraz tkwimy po pas, po uszy, po czubki głów, polega na tym, że wyłania się w Polsce walka pomiędzy dwoma kulturami prawomocnymi. Mamy dwa mainstreamy, nie jeden. I każdy z tych mainstreamów walczy o odzyskanie swojego miejsca, więc zwiększonej publiczności, zwiększonego wpływu. Każdy z nich walczy o to, w coraz większym stopniu wpuszczając do środka głosy radykalne. I to jest coś, co pogarsza tak naprawdę istniejącą sytuację, a nie ją polepsza. Będę chciał wobec tego zaraz zapytać o te dwa mainstreamy, bo nie jestem pewien, czy masz po prostu na myśli liberalno-lewicowy czy postępowo-demokratyczny z jednej strony, a prawicowy czy endecki z drugiej. Może to jest coś bardziej złożonego. Ja nie jestem pewien, czy ta strona prawa wytwarza jakiś mainstream tak naprawdę, czy jest to wystarczająco duże środowisko i świadome, aby można było mówić o głównym nurcie i pobocznych nurtach, ale może tak. Ale zanim odpowiesz na to pytanie, to musimy i chcemy zrobić przerwę. W naszej stacji również pojawiają się piosenki, ale inne niż w innych stacjach. Takie właśnie mało znane, nie chcę powiedzieć marginalne czy undergroundowe, tylko po prostu takie godne mniejszych stacji. Także zapraszam na kilkuminutową przerwę z piosenką. Zaraz zobaczymy, co to będzie, bo ja nie wiem, a po tej przerwie spodziewamy się odpowiedzi ze strony profesora Czaplińskiego na pytanie o te dwa mainstreamy, które widzi on w polskim życiu. Przerwa. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonna, polska Madonna, pająka po my.
na święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, Polska Madonno, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, Polska tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Sen cię otuli jak łaska boska, Polska Madonno, Madonno Polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryjesz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Madonno, Madonno. Kaguma, Polska Madonna, ciekawa, ładna piosenka, przyznacie Państwo. Jesteśmy pośrodku nieśpiesznej audycji z cyklu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Ja nazywam się Jan Hartman. Moim gościem dzisiaj, 29 stycznia 2021 roku, jest profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaczęliśmy od rozmowy o polskich intelektualistach i pisarzach, o ich sytuacji. Profesor Czapliński twierdzi, że nie ma takiego wielkiego zagrożenia konformizmem, oportunizmem, że to ciśnienie, naciski, żeby mówić rzeczy poprawne, grzeczne, oczekiwane przez filisterską publiczność, nie są wcale takie silne, że raczej jest problem z komunikacją, bo wszyscy mają raczej małą publiczność, z wyjątkiem bardzo nielicznych, mocnych literatów, którzy mogą sobie wszelako na wiele pozwolić, bo to może bardziej wydawcy od nich zależą niż oni od wydawców. Tak to wszystko zrozumiałem, mówiąc w skrócie. Natomiast na końcu tej wypowiedzi profesor Czapliński wspomniał, że jego zdaniem w ogóle są dwa mainstreamy. No mi się dotąd wydawało, że jak coś nie jest demokratyczne, postępowe i nie mieści się w tym spektrum od takiego no, lekko konserwatywnego i liberalnego czegoś po prawej do takiego powiedzmy rewolucyjno-komunistycznego, ale bez przemocy po lewej, ale jak coś nie jest postępowe w tym znaczeniu, jakie temu wyrażeniu od XVIII wieku dajemy,
to nie jest żadny mainstream. A tu się okazuje, że jest jakiś drugi i ja się zaniepokoiłem, czyżby już to, co niewysłowione, niedopuszczalne i co nazywamy tak ogólnie takim brzydkim słowem na F, zaczęło tworzyć jakiś mainstream i było czymś legalnym czy zasługującym na skwitowanie, uznanie, że oto istnieje i samym swym istnieniem ma prawo istnieć, bo to już tak jest z istnieniem, że jak jest, to poniekąd samo sobie prawo obywatelstwa nadaje. Co rozumiesz przez ten drugi mainstream? Czy w ogóle o ten właśnie podział chodzi, postępowe i reakcyjne? Znowu, bardzo podoba mi się taka lekka nutka ironii, dystansu w twoich słowach, bo ona przypomina, że trzeba być czujnym, jak się uważnym, jak się stawia hipotezy, w związku z czym na razie tylko przypomnę, tak? Nie twierdzę. Pytam, wątpię, przypuszczam, formułuję pomysły. Wydaje mi się, że w ogóle pojęcie mainstreamu, tak jak ty go zdefiniowałeś, miałoby niewielką rację bytu. Tak? Jest to raczej, gdybyśmy chcieli to odnieść do Polski i powiedzieć, że mainstream tworzył się wokół wartości demokratycznych, na nim się zasadzał, no to musielibyśmy od razu sobie uświadomić, że historia polskiej demokracji po 1989 roku jest w gruncie rzeczy bardzo krótka. I że z każdym rokiem ta demokracja ulegała stopniowemu zwężeniu. Żeby było wiadomo, o czym mówię, jak sądzę, historia polskiej demokracji tak naprawdę skończyła się w 1993 roku, ponieważ pomiędzy 1989 i 1993 w Polsce podjęto kilka bardzo istotnych decyzji, w których podejmowaniu nie brało udziału ani społeczeństwo, ani parlament. Mam tutaj na myśli po pierwsze podpisanie konkordatu z Watykanem bez jakiegokolwiek porozumienia ze społeczeństwem, podpisanie konkordatu, który ulokował Kościół na bardzo niejasnej i dla państwa bardzo niewygodnej pozycji. Po drugie, ustanowienie komisji do spraw zwrotu majątku kościelnego. Samo ustanowienie tej komisji nie było złe, chociaż wydaje mi się rzeczą bardzo wątpliwą, by wszystko, co w PRL-u zabrano Kościołowi, należało właśnie Kościołowi zwracać, ale chodzi mi o najistotniejszą i najbardziej skandaliczną z punktu widzenia państwa prawa decyzję, jaką było wyposażenie tejże komisji w prawo do ustanawiania, do podejmowania decyzji niezaskarżalnych. Tak? Czyli to jest tak, jakby ktoś wyjął tę komisję spod działania prawa. Po trzecie, uruchomienie procesu reprywatyzacyjnego, który na kilkanaście lat w gruncie rzeczy wyprodukował więcej zła, krzywdy, cierpienia, malwersacji, bezprawia w majestacie prawa, niż przyniósł pożytku. I to jest kwestia trzecia, czwarta, wprowadzenie religii do szkół. Znowu, nie jestem przeciwny tak w ogóle nauczaniu religii, natomiast sposób, w jaki to wprowadzono i sposób, w jaki to umocowano prawnie w szkołach, jest niedopuszczalny, ponieważ religia jest nauczana w państwowych szkołach, państwo za to płaci, ale dyrektor szkoły nie ma żadnego wpływu na katechetę, ani go nie zatrudnia, ani go nie rozlicza z wykonywanych przez niego obowiązków, więc to z punktu widzenia pracodawcy i prawa jest sytuacja kuriozalna. I wreszcie rok 1993, czyli rok symetryczny względem bieżących wydarzeń, a mianowicie zgłoszenie projektu o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Przeciwko temu projektowi uruchomiona została akcja zbierania podpisów. Zebrano wówczas ponad 1 000 000 podpisów. Była to jak do dzisiaj, tak? W ciągu
ponad 30-letniej historii nowego państwa była to najliczniejsza akcja społeczna i ta akcja została kompletnie zlekceważona, w ogóle nie została wzięta pod uwagę przez Sejm, który przegłosował zaostrzoną ustawę aborcyjną. Dzisiejsze nasze kłopoty są właściwie dalszym ciągiem tego, co się wtedy stało. Jeżeli uważam, że polska demokracja została nie tyle zarżnięta, ile potwornie okrojona. To dlatego, że w ciągu tych pierwszych 4 lat wskazano obszary, zjawiska, co do których obywatel nie może się wtrącać. Po pierwsze własność prywatna, po drugie kościół, po trzecie zajęte przez państwo ciało kobiety. A skoro już ciało kobiety zostało zajęte, to jasne było, iż takie konserwatywne zawłaszczenie kontroli nad ciałem kobiecym pociągnie za sobą zablokowanie wszelkich inicjatyw zmierzających do rozluźnienia prawnej definicji rodziny, nawet w zakresie tak zwanego związku partnerskiego, nie mówiąc już o ewentualnej legalizacji związków jednopłciowych jako statusowo małżeństw. Więc to, co się stało w ciągu pierwszych 4 lat, było w gruncie rzeczy takim wywłaszczeniem społeczeństwa z bardzo wielu istotnych inicjatyw, z takiego udziału w stanowieniu porządku, w głosowaniu, wybieraniu, tak jakby od tego momentu właściwie wszystko już jest ustawione. Własność prywatna, kościół i reguły aborcyjne. Więc jeżeli mówimy o mainstreamie opartym na demokracji, no to pamiętajmy, że o takiej demokracji właśnie mówimy, bardzo niedoskonałej, bardzo wąskiej, odpodmiotawiającej społeczeństwo z udziału w kluczowych sprawach. Teraz, jakie są tego konsekwencje? Otóż jedną z nich, bardzo smutną i poważną, jest poszukiwanie sprawczości gdzie indziej. To znaczy ludzie, którzy nie mają wpływu jakiegokolwiek na zmianę relacji pomiędzy państwem i kościołem, na zwrócenie praw reprodukcyjnych kobiecie, na inne usytuowanie, na inne ustanowienie relacji pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. Ludzie, którzy chcą jednak na coś wpływ wywierać, poszukają sobie go po prostu gdzie indziej. Poszukają go w takiej iluzji demokracji bezpośredniej. To znaczy w wulgarnym okrzyku skierowanym przeciwko Ukraińcowi, Cyganowi, przeciwko muzułmaninowi, w uderzeniu homoseksualisty, w ataku na lewicę, tak? Wszystko to, co okazuje się z punktu widzenia owej demokracji wcześniej ustanowionej mało istotne, obrzeżne, marginalne, będzie takim, czy jest takim właśnie obszarem, na którym ludzie poszukują sprawczości i znajdują ją w sposób bardzo, bardzo bezpośredni i bardzo kłopotliwy. Więc jeżeli masz na myśli mainstream oparty na takiej demokracji, no to w tym sensie chyba rzeczywiście pewnie musiałbym się z tobą zgodzić, ale z tymi zastrzeżeniami, które zgłosiłem. Ja jestem bardzo zdziwiony, że uważasz, iż faszyzm ma charakter kompensacyjny i gdyby ludzie mieli więcej wolności, oferowano im więcej faktycznego wpływu, samorządności, prawo głosu, to by się zrobili od tego jakoś mniej agresywni, mniej ksenofobiczni, mniej zakompleksieni. Ja mam inne na ten temat zdanie. Sądzę, że w większości ludzi w ogóle nie wzbudzono potrzeby samorządności bądź w ogóle udziału w życiu publicznym, a eksportowanie agresji z życia prywatnego na zewnątrz, gdzieś w przestrzeni publicznej jest funkcją tego wszystkiego, co ludzi spotyka od urodzenia, gdy żyją w chorym, patologicznym środowisku, gdzie ta agresja się kumuluje. Ja nie sądzę, żeby lepszy ustrój państwa gwarantował, że kandydaci na faszystów by tymi faszystami nie zostali. Natomiast bieda, brak wykształcenia i takie po prostu złe
pozbawione respektu i wrażliwości, empatii, traktowanie całych grup społecznych z pewnością faszyzmowi sprzyja. Ja sądzę, że demokracja jest takim dobrem ostatniego wyboru, że ludzie muszą już naprawdę mieć wszystkie potrzeby zaspokojone, żeby jeszcze chcieć demokracji, i to jest no, nieszczęście tego ustroju, że zwłaszcza w jego wydaniu takim właśnie liberalnym, liberalnej demokracji, że to jest taki luksusowy ustrój, butikowy, trudny do zrozumienia, sama jego idea jest trudna do zrozumienia, a te potrzeby wolnościowe, które mamy, no, układają się w taką piramidę, na początku jest jakaś taka wolność, swoboda osobista, potem jakaś tam swoboda przemieszczania się, swoboda ekspresji, no w każdym razie to wszystko jakoś w gruncie rzeczy w granicach życia prywatnego, a na samej górze są jakieś swobody konstytucyjne i wolności polityczne. Dlatego tak łatwo ten czubek różnym uzurpatorom zawłaszczyć. No ale skoro zaczęliśmy już mówić o Polsce, to chciałem zapytać trochę w związku z tą książką Poruszona mapa, którą napisałeś jakiś czas temu. Jak się ma ta długa historia samowiedzy i samokrytyki społeczeństwa polskiego, czy narodu polskiego, dokonywanej umysłami i ustami, piórami pisarzy. To trwa już bardzo długo, od Norwida powiedzmy do, no właśnie, tych współczesnych pisarzy. Czy są jakieś nowe tony? Co jest właściwie aktualnym stanem tej krytycznej samowiedzy? Czy nadal po prostu pisze się o tym, że jesteśmy zakompleksieni, wschodnioeuropejscy, przaśni, niewolniczy, postniewolniczy, ogłupiali, otumanieni przez katolicyzm i folwarczne stosunki? Czy może są jakieś bardziej oryginalne elementy tej samokrytyki i czy w niej jest jakiś element też pozytywny, to znaczy czy pisarze współcześni polscy widzą jakąś dobrą drogę, taki dobry wariant rozwoju sytuacji, no i czy ty widzisz, czy jesteś w jakiejś mierze optymistą, jeśli chodzi o rozwój etyczności, moralności publicznej i świadomości społecznej oraz samych stosunków społecznych w Polsce. Ja jestem raczej pesymistą, od razu mówię, jestem dosyć rozczarowany, choćby patrząc na to, jak słaby jest oddźwięk słusznych protestów kobiet, zresztą się zaraz wybieram na takowy kolejny w Warszawie. No więc streszczając to pytanie jeszcze raz, jaki jest stan aktualny tej tradycyjnej, szacownej samokrytyki społecznej? I czy jest coś proponowane, czy przewidywane pozytywnego, i czy sam jesteś w jakiejś przynajmniej mierze optymistą, jeśli chodzi o rozwój społeczny naszego kraju? No, właśnie cały czas strzelasz z haubic. Potężny, taka to jest audycja, mądrale. No. Tak, potężny kaliber. Taki drobiazg dotyczący jeszcze wcześniejszego wątku, za chwilę przejdę do odpowiedzi, do zarysowania odpowiedzi na twoje aktualne pytanie, a mianowicie nie każda agresja jest chyba od razu faszyzmem, prawda? Faszyzm, jeżeli traktujemy go jako zjawisko ponadhistoryczne, no to on jednak wymaga zarówno pewnego bardzo określonego stosunku do państwa, do służb porządkowych, przeświadczenia o tym, jaką rolę powinno jedno i drugie odgrywać. To jest także właśnie
pewne stanowisko w stosunku do, wobec, na temat zasady stosowania przemocy, o hierarchii społecznej, tak? Więc nie każdy, kto po prostu przejawia agresję na ulicy wobec kobiet, muzułmanina, homoseksualisty, jest od razu faszystą. Ale być może do tego wątku jeszcze wrócimy. Dziękuję ci, że zechciałeś wspomnieć o książce Poruszona mapa. Czy to jest tak, że jakieś projekty się całkowicie posypały i nic nie ma, czy też mimo wszystko jakąś nutę optymizmu możemy znaleźć w tym kakofonicznym koncercie literackim? To znowu powiedziałbym, że jest trochę inaczej. Inaczej niż zakładałaby pierwsza, inaczej niż zakładałaby druga odpowiedź. Zarazem oczywiście jakaś praca krytyczna została przez literaturę w ciągu ostatnich 30-40 lat w sposób bardzo ciekawy wykonana. Ta praca krytyczna polegała na tym, że literatura stopniowo jakby odwiązywała nas od naszych dotychczasowych zaczepień w czterech kierunkach. Czyli te kierunki, ponieważ książka Poruszona mapa jest w pewnym sensie książką o geografii kulturowej, wobec tego nimi tutaj będę się posługiwał jako takimi poręcznymi kategoriami. Literatura pokazała, że nasze dotychczasowe wiązania ze wschodem, zachodem, północą i południem są nieaktualne i przystąpiła do takiej pracy rozbijackiej. Ja za to lubię albo nawet uwielbiam literaturę, że ona się zachowuje jak korsarz, jak kłusownik, jak przemytnik, tak, trochę pewnie także jak złodziej, ale równocześnie jest to taki złodziej paradoksalny, który potrafi wejść do jakiegoś muzeum i dołożyć obraz do kolekcji jakiegoś malarza. Tak, byłby to taki hojny złodziej, ta literatura, czy ci pisarze. Byłby to również właśnie przemytnik, który przede wszystkim przemyca opowieści, a nie jakieś szczególne, dobra materialne. Więc rzeczywiście, jeżeli przeczytamy jakąś znaczącą część literatury, no to przekonamy się, że zdecydowana większość pisarzy mówi: nasze dotychczasowe myślenie o tym, co nas łączy z zachodem ze wschodem, albo co nas dzieli od wschodu, zachodu, północy i południa, jest kompletnie nieaktualne. Trzeba to zbudować na nowo, stworzyć na nowo. I takie pomysły na inne budowanie tu i ówdzie się pojawiają, tak? Jak inaczej powiązać kulturę polską, społeczeństwo polskie na przykład z Unią, Zachodem, Niemcami przede wszystkim, co zrobić z naszymi wschodnimi sąsiadami. To za każdym razem jednak jest zupełnie inna opowieść, która zaczyna się od pewnego warunku elementarnego. Mówiliśmy wcześniej o intelektualistach. Ty, streszczając moje wypowiedzi, stwierdziłeś, że w pewnym sensie są oni sami sobie winni, no ale mają jakąś tam mniejszą publiczność. Mniejszą, bo mniejszą, ale mają. Otóż wydaje mi się, że nonkonformizm intelektualisty, pisarza, twórcy, człowieka kultury, nonkonformizm poznajemy po tym, że on potrafi myśleć przeciwko sobie. Że potrafi sobie samemu, to jest rzeczą najtrudniejszą, zadać pytania o własne pytania. Czyli zastanowić się nad tym, czy dobrze patrzę na świat, czy pytania, które zadaję rzeczywistości, prowadzą mnie do czegoś odkrywczego. Może kompletnie błądzę, może trzeba zamknąć oczy na moment, przegłodzić się trochę, albo wręcz przeciwnie, zjeść coś smacznego, pójść na spacer, odłożyć pióro i tak dalej, tak czy owak przewietrzyć sobie głowę. Otóż wydaje mi się, że właśnie to jest rzeczą niesłychanie ciekawą w literaturze, że ona myśli niesystemowo, że pisarze jakby korzystają właśnie z takiego prawa do tworzenia i burzenia własnych światów. Wymienione przeze mnie nazwiska to właśnie przykłady takich twórców, którzy nie są mocno doktrynalnie albo nawet doktrynersko przywiązani do siebie. Więc w takim największym skrócie można by powiedzieć tak: ci, którzy patrzą na południe, mówią: Europa Środkowa w tym micie, który sobie wytworzyliśmy, nie istnieje. Wytworzyliśmy sobie mit krainy pełnej mieszczaństwa,
tolerancji i autentycznej kultury. Celowo podkreślam to sformułowanie, ponieważ ono powinno mieć taki charakter paradoksu czy oksymoronu, prawda? Kultura jest zawsze zbiorem pewnych form ustawicznych, konwencji, zmienianych konwencji, prawda? Więc ta autentyczność kultury to było coś szczególnego właśnie dla Europy Środkowej. Wytworzyliśmy sobie pewien mit i trzeba było ten mit zburzyć, trzeba go zbudować na nowo, trzeba wymyślić Europę Środkową, czyli to, co mogłoby połączyć poszczególne państwa, społeczeństwa, krainy, regiony, miasta nawet. A podstawowym warunkiem byłoby uświadomienie sobie, że po 1989 roku bardzo szybko zapomnieliśmy o tym, iż cierpieliśmy podobny los, my, Węgrzy, Czesi i Słowacy, cierpieliśmy podobny los jak Albańczycy, Rumuni, Ukraińcy, tak? Czyli taki solidarnościowy i kulturowy zarazem gest jest konieczny przywołania tych wszystkich, którzy po 1989 roku znaleźli się w podobnej sytuacji u bram, u wrót albo w przedsionku Unii Europejskiej. Dlatego, że po 1989 roku myśmy nie wiedzieć czemu zaczęli udawać, że jesteśmy jakimś wyjątkiem, no właśnie dlatego, że mieliśmy rzekomo ten mit trzech państw, tak, Polski, Czechosłowacji i Węgier, które tworzą rdzeń Europy Środkowej. No więc potrzebne było takie przypomnienie o tym, że nawet jeżeli się cofniemy, albo tym bardziej jeśli się cofniemy do habsburskiej koncepcji Europy Środkowej, to w skład tej Europy Środkowej będzie wchodziło 19 narodowości. Nie 3, nie 4, tylko 19. Więc jeżeli już, prawda, chcemy mówić o Europie Środkowej, chcemy się z kimkolwiek dogadywać, no to uświadommy sobie, jak rozległy i jak zróżnicowany wewnętrznie jest to obszar. Po drugie, zamiast bajdurzenia o tym, że Europa Środkowa to jest taki obszar pięknych miast, Lwów, Praga, Bratysława, Kraków, Wrocław, uświadommy sobie, że większość tego obszaru to jest prowincja. To są malutkie miasteczka, nieco większe wioski, to są dość biedne obszary zamieszkałe przez ludzi, którzy zostali bardzo mocno poturbowani przez transformację gospodarczą. Więc tak z tego, co mówię, nie będę teraz omawiał tego całego krytycznego, dekonstrukcyjnego, bardzo szczerego i bardzo koniecznego procesu, ale z tego, co mówię, mniej więcej widać, o co chodzi. Tak, na tym polegało to stopniowe odcinanie naszych zaczepów, które łączyły nas z Europą Środkową, ale, tak jak powiedziałem, natychmiast się pojawiają pewne pomysły na to, w jaki sposób zakotwiczyć się na nowo. To tak, żeby wymagało pewnie, to nowe zakotwiczenie wymagałoby zrozumienia, że Czesi to nie tylko jest społeczeństwo, które wypracowało sobie całkiem dobry, wysoki poziom życia, ale to jest również społeczeństwo, które nie jest tak pracocholiczne na przykład jak społeczeństwo polskie, które nie jest tak bardzo zapatrzone w dorobek, osiągnięcie, sukces jak na nasze społeczeństwo, więc to południowe spojrzenie czy środkowoeuropejskie spojrzenie to jest również spojrzenie na kapitał, na miarę wartości ludzkiego życia. Podobne krytyczne prace zostały wykonane w odniesieniu do kierunku wschodniego, zachodniego i południowego, ale nie będę ich teraz omawiał, tak, no bo to nie temu jest nasza rozmowa poświęcona. Natomiast powiedziałbym, że droga do optymizmu jest daleka i nie da się jej po prostu podarować. Najlepszy tego przykład znajdziemy w tym, co wydało mi się najciekawszym znaleziskiem literatury polskiej. Otóż od pewnego momentu widzieliśmy, jak literatura w pojedynczych dziełach, ale także i w pewnej komunikacji pomiędzy tymi dziełami, dialogu pomiędzy nimi, polilogu między rozmaitymi tekstami, filmami, sztukami scenicznymi, powieściami, także poematami poetyckimi, zaczęła wytwarzać pewien nowy obraz północy. Po 1989 roku wydawało się, teraz na moment od północy odejdę, wydawało się, że tą najważniejszą rzeczą jest skopiowanie wzorców państwa, gospodarki i rozmaitych regulacji społecznych od zachodu, z zachodu, ponieważ tam to wyszło. Otóż droga na północ była drogą, która najszybciej chyba odpowiedziała
że niemożliwe jest skopiowanie nowoczesności. Dlaczego? Dlatego, że wzorzec tej północnej nowoczesności, co prawda na bardzo wysokim poziomie, z niesłychanie wysokim PKB, poziomem zabezpieczeń społecznych i tak dalej, jest przede wszystkim oparty na zaufaniu społecznym. Zaufaniu międzyludzkim i zaufaniu do podstawowych organów sprawujących władzę. Wszystko można zaimportować, natomiast zaufania przez Bałtyk nie da się przewieźć, choćbyśmy próbowali go załadować do największych tankowców, kontenerowców i innych statków o dużej pojemności. Zaufanie jest czymś, co trzeba zbudować w danym społeczeństwie. W tym sensie poszukiwany przez ciebie optymizm właściwie jakby nie istnieje, poza pewnego rodzaju wskazówką. No, jeżeli chcemy mieć społeczeństwo tolerancyjne i państwo respektujące praw, respektujące prawo, to musimy zacząć od zaufania społecznego, ponieważ każda inna forma będzie albo krótkotrwała, albo przemocowa. A zatem dawka optymizmu jest, ale w tej dawce optymizmu jest przede wszystkim wskazanie no, niesłychanie długiej, ciężkiej i bardzo poważnej, stromej nawet, drogi, którą trzeba przejść. No, cóż, brzmi to tak raczej połowicznie optymistycznie. Tak naprawdę nie spodziewamy się, że za 5 lat pełne nieufności, żeby nie powiedzieć idiosynkrazji, społeczeństwo polskie stanie się społeczeństwem ludzi otwartych, życzliwych, ufających sobie wzajemnie, ufających instytucjom, ufających prawu i państwu. Ale przepraszam, że wskoczę ci słowo, mogę, tak, na moment? Bo to, nie jest oczywiście pomysł zgłaszany przez literaturę, słuchajcie, zacznijcie sobie ufać, bądźmy jak Skandynawowie, sąsiad to nie jest ktoś, kogo się musisz bać, a państwo to jest coś, instytucja czy organizacja, której należy ufać. Tutaj chodzi oczywiście o uruchomienie procesu, w wyniku którego te instytucje, rzecznicy społeczni, prawa będą sprzyjały owemu zaufaniu. Tak? Nie ma tutaj czegoś takiego jak wymóg zaufania pomimo karygodnych postępków ze strony rządzących. Jeden taki drobiazg. W pewnej powieści kryminalnej szwedzkiej napotkałem taką oto scenę, która wydała mi się sceną zmieniającą radykalnie poetykę tej powieści, w gruncie rzeczy nakazującą czytać ją jako science fiction, a nie jako powieść kryminalną o dużym ładunku realistycznym. Otóż młoda dziennikarka na stażu w gazecie dzwoni do ministra spraw zagranicznych w godzinach urzędowania. Ministra spraw zagranicznych nie ma, co wydało mi się jakieś takie, powiedziałbym, no, swojskie. A liści, że użyję staropolskiego spójnika, a liści kilka godzin później tenże sam minister, któremu utrwalił się numer owej petentki, odzwania do niej. Odzwania do niej i mówi: tak, dobry wieczór, nazywam się tak, a tak, jestem ministrem, dzwoniła pani do mnie. Tak, oczywiście, dzwoniłam do pana, potrzebuję rachunków z pańskich pobytów zagranicznych za ostatni miesiąc. Minister: tak, oczywiście, proszę bardzo, proszę przyjść jutro, pan XY czy pani XY wyda pani kopię odpowiednich dokumentów. Wszystko. No więc nie, ja wiem, że to jest kraj zmarzeń lewicy. Ale to też nie jest kraj z moich marzeń. To znaczy to skasowanie hierarchii, skasowanie takiego majestatu władzy w imię równości, demokratyzmu wydaje mi się figurą takiego nordyckiego plebeizmu, który bym ja nie importował. Ja nie sądzę, że to jest przejaw zaufania. To jest raczej bardzo silny przymus formalnego egalitaryzmu, który często jest przesłoną dla utrwalania tych hierarchii, na których ludziom zależy bardziej, a są to hierarchie majątkowe. Więc być może
minister się musi zachowywać w Holandii czy w Szwecji jak sąsiad i być ze wszystkimi na ty, ale w hierarchie społeczne tym bardziej się dobrze miewają, a to nie znaczy, że hierarchie same zawsze są czymś złym. Chciałbym tylko, żeby one były naturalnymi hierarchiami etycznymi i kulturalnymi, a nie majątkowymi. No ale to jest ideologiczna kwestia, którą nie chciałbym w nią wchodzić, bo czas leci, a mnie bardzo zależy, żebyśmy porozmawiali nie tylko o Polsce i o tym intelektualno-literackim grajdołku, w którym tkwimy sobie, ale żebyśmy porozmawiali o strasznym czasie, który wchodzi ludzkość. Za chwilę pan Krzysztof Kołoczek, nasz realizator, puści nam kolejną piękną piosenkę, będziemy mieli przerywnik, a ja zostawię cię z chwilą na skupienie, bo trzeba porozmawiać o tej bezprecedensowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mamy gwałtowne, już niepowstrzymane przegrzewanie się ziemi. Mamy wymieranie gatunków. Jesteśmy u progu katastrofy, która jest jeszcze czymś mało empirycznym, wciąż czymś nadchodzącym, ale już jednak dziejącym się, jeśli nie na naszych oczach, to na oczach badaczy, którzy odpowiednie miejsca potrafią podejrzeć, sfilmować, zbadać. I zupełnie jesteśmy na to nie przygotowani. Orkiestra gra, wtórują jej alarmy rozlegają się w całym świecie, świetnie się komponują z orkiestrą kapitalizmu, który sobie hula, kędy chce, nawet w pandemii. Nikt nie może tego wziąć za pysk, ani za kark, nikt nie może wziąć odpowiedzialności. Wydaje się, że znajdujemy się na jakiejś równi pochyłej i że nic dobrego już nas nie czeka, więc chciałem po piosence poprosić cię o twoją deklarację odnośnie do, no właśnie, twój alarm, o twoją deklarację odnośnie do stanu aktualnego i ewentualnych jakichś szans, może nie żeby temu wszystkiemu zapobiec czy odwrócić, bo to jest nieodwracalne, ale żeby jakoś zminimalizować straty, bądź też jakąś godnością przejść przez katastrofę, która nas czeka. No, krótko mówiąc, chciałbym cię zapytać, co możesz powiedzieć mojej córce, która no, ma 23 lata, wchodzi w życie i dla wszelkiego prawdopodobieństwa to życie będzie trudniejsze niż nasze. Ale teraz piosenka. I jak podróżujesz, wiadoma sprawa, że klawę selfie to jest podstawa, gdzieś nad przepaścią lub przy kraterze, to się spodoba, mówię ci szczerze. I Jadzia pociągiem kiedyś jechała i takie właśnie selfie mieć chciała, więc pomyślała, że się wychyli, by nie dać uciec tej pięknej chwili. Zrobiła, co jej wpadło do głowy, lecz tu się problem pojawił nowy, choć sama jebka jest już gotowa, osobno tułów, osobno głowa. Kto fotografię chce mieć czadowe, często niestety traci głowę. Ostatnie selfie w eter wysyła i już na niego czeka mogiła, świat ubolewa, płacze rodzina, ale nagroda jest od Darwina. W domu czy w pracy selfie to nuda, trzeba zaszaleć, może się uda utrwalić w kadrze cuda natury, ocalić perły architektury.
Seba miał relaks na Teneryfie, zapragnął selfie, machnąć na klifie, drepcze w kubotach, szuka ujęcia, bo zaje fajne, muszą być zdjęcia. Pręży się Seba, mózgu mu świeci, selfie gotowe, chłopak już leci, no i roztrzaskał się dzban o skały, ale się focie bardzo udały. Kto fotografię chce mieć żadowe, często niestety traci głowę. Ostatnie selfie weter wysyła i już na niego czeka mogiła. Świat tu polega, płacze rodzina, ale nagroda jest od Darwina. Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie, a jak umrę, pochowajcie. Teściowa śpiewa ostatnie selfie. Jak widzimy, młodzież nie traci poczucia humoru. Dzisiaj jest 29 stycznia roku 2021, roku wciąż jeszcze pańskiego. Może już kiedyś będą jakieś bezpańskie lata. No właśnie, czy będą bezpańskie lata? Naszym gościem programu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski jest dzisiaj pan profesor Przemysław Czapliński, który teraz będzie nam mówił o katastrofie, w której się znaleźliśmy, a więc już nie tyle wieszczył, co obwieszczał. Poprosiłem, żeby przemówił do młodych, na przykład do mojej córki, bo to chyba oni mają ten problem. My możemy się cieszyć, że zanim to wszystko osiągnie apogeum i znowu temperatura powietrza wzrośnie o 2 stopnie w stosunku do XVIII wieku, a morze podniesie się o 2 metry i tak dalej, wszystko będzie pozalewane, zwiane z powierzchni ziemi, wysuszone, zalane powodzią i czy też wytępione zarazą, zanim to wszystko się stanie, to my już będziemy sobie żyli życiem istot przeszłych, byłych, czyli martwych. Więc my sobie możemy pogratulować z Przemkiem, że wkrótce umrzemy, ale to nie dotyczy naszych dzieci i wnuków. Więc wracam do tego pytania, do tego zadania. Powiedz coś młodzieży, daj im coś na drogę. Ustawiłeś mnie w pozycji dziadersa. Ja w tej pozycji nie zostanę, tak? Ja jej nie przyjmę. Jeżeli masz córkę 23-letnią, to w niniejszym w jej stronę dobre myśli, dobre uczucia, dobrą energię ślę. I to raczej my powinniśmy zapytać ich, a nie prawić im jakieś słuszne rzeczy, parafrazując piosenkę, świetną piosenkę, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Kto autorytet chce mieć czadowy, ten bardzo często gubi głowy. Więc lepiej nie włazić w te buty, w te kamasze, w te role, tylko właśnie może wreszcie pora wysłuchać innych. Ja z perspektywy literaturoznawcy mogę powiedzieć tylko o tym, co udaje się z literatury wyczytać. A to, co z literatury się wyłania, ta najważniejsza rzecz, to jest: końca świata nie będzie. Nie będzie końca świata. Przy czym od razu dodam, że to wcale nie jest dobra wiadomość. Po pierwsze, nie będzie końca świata, bo nawet jeśli zginą wszyscy ludzie, a w jeszcze gorszym wariancie duże ssaki,
to to, co zostanie na Ziemi, będzie historią Ziemi. Nie będzie już, tak jak powiedziałeś, roku pańskiego, tylko będzie rok, nie wiem, królika, świstaka, jakichś ptaków, zimorodka, wróbla, czapli, no oby, prawda, duże ptaki też są zagrożone, prawda, ale sprzyjamy wszystkim ptakom, więc nawet powiedziałbym, że jest jeszcze gorzej. Przypuszczam, że niektórzy nasi słuchacze znają taki cudowny, animowany film zatytułowany Wall-E. To jest film właśnie o kuli ziemskiej, na której ziemian już nie ma właściwie żadnego życia biologicznego, został tylko takie urządzenie, taka maszynka niewielka, bardzo sympatyczna, właśnie o imieniu Wall-E, która sprząta, ponieważ na Ziemi zostały wyłącznie śmiecie i ruiny. I ona, tak, ta maszynka już dla nikogo tak naprawdę, codziennie, zgodnie ze swoim programem, po prostu zgarnia kubki śmieci, zgniata je, to jest bardzo niewielka maszynka, zgniata je i ustawia w takiej ścianie śmieci o wysokości przekraczającej obie pamiętne wieże, postawione jedna na drugiej. I razem z tą maszynką, razem z Wall-E'em na ekranie widzimy jako jedyną istotę żywą świerszcza, więc nawet jeżeli, tak, na Ziemi zostaną tylko te dwie istoty, czyli maszyna do sprzątania śmieci i świerszcz, to w dalszym ciągu historia planety będzie trwała. To jest pierwszy powód, dla którego końca świata nie będzie. Jest to takie bardzo okrutne stwierdzenie, że koniec historii ludzkości nie kończy historii w ogóle. Tak jak nie zaczął jej, tak? Początkiem historii nie jest początek historii człowieka. Historia Ziemi jest o jakieś 7 miliardów lat starsza od historii ludzkości. To jest pierwszy powód, dla którego końca świata nie będzie. Drugi jest jeszcze gorszy, a mianowicie, ilekroć mówimy o końcu świata w związku z pogarszającymi się warunkami klimatycznymi czy w związku z kryzysem klimatycznym, tylekroć mamy na myśli w przybliżeniu taki koniec świata, jaki przekazało nam dziedzictwo judeo-chrześcijańskie. Czyli mamy na myśli jednak coś, co byłoby pewnym końcem tak czy inaczej sprawiedliwym, egalitarnym. Otóż tego właśnie końca świata, czy takiego końca świata nie będzie, ponieważ wszystko to, co w tej chwili obserwujemy, a więc te dwie rzeczy, o których już wspomniałeś, czyli z jednej strony coraz bardziej rozgrzewająca się planeta, a z drugiej strony hasający kapitalizm, sprzężenie tych dwóch rzeczy sprawia, że koniec świata będzie procesem powolnym, rozłożonym na lata, dziesiątki lat, może nawet setki lat, i bardzo niesprawiedliwym, potwornie niesprawiedliwym. Można by powiedzieć nawet, że proces końca świata wzmocni, wyeksponuje i do skrajnego okrucieństwa doprowadzi istniejące dzisiaj zróżnicowanie. Do pewnego momentu można sobie tak to wyobrazić, prawda, że jakoś mimo wszystko południe globu będzie bardziej cierpiało niż północ ze względu na zróżnicowanie, na różnice pomiędzy naświetleniem, nasłonecznieniem, klimatem, roślinnością, proporcją piasków do całej reszty Ziemi, zwłaszcza mamy tu na myśli oczywiście Afrykę. Ale jak sądzę, pogarszające się warunki klimatyczne mogą przynieść ogromne migracje, nieporównywalne z tym, co Europa Południowa, Grecja, Włochy przeżyły w 2015 roku, czyli nie 800 tysięcy przybyszy, tylko powiedzmy 15 milionów, 30 milionów. To, co się wówczas zacznie dziać, jak sądzę, będzie potwierdzało takie socjologiczne przypuszczenia, hipotezy, że tak rozumiany koniec świata,
będzie dużo bardziej okrutny dla kobiet niż dla mężczyzn, dużo bardziej okrutny dla mieszkańców południa niż północy, dla dzieci raczej będzie okrutny niż dla, czy bardziej będzie okrutny niż dla dorosłych. Wszystko to, co dzisiaj istnieje w jakimś stopniu, w takiej postaci nieco rozrzedzonej, złagodzonej, dającej się jakoś moderować wszystkie nierówności, które są wyrównywane, bądź na rzecz wyrównania których jakoś podejmuje się działania, one wybuchną, wybiją jakoś spod tej powierzchni i dojdą do głosu albo pod postacią buntu, rozpadu społeczeństwa, albo pod postacią takiego państwa policyjnego. I to jest to, na czym się polska literatura skupia. Nikt nie ma tak naprawdę pomysłu na to, jak będzie wyglądało w sensie biologicznym, klimatycznym, jak będą wyglądały kolejne etapy owego kryzysu. Już dzisiaj na przykład biolodzy, specjaliści od drzew i roślin mówią, że w Polsce zauważalne jest stopniowe przenoszenie się roślin wysokogórskich wyżej. Jest im za ciepło. Powiedzmy, jeżeli do tej pory rosły całkiem nieźle na wysokości, nie wiem, 1000-1200 metrów, to mniej więcej od dekady widać, że one się przenoszą, 1600-1700, tak? Co to oznacza? No to oznacza, że razem z nimi będą się tam musiały przenieść wszystkie roślinki towarzyszące i wszystkie zwierzątka, które razem z nimi żyją. Robi się cieplej. Dalej, to ciepło oznacza, że znany nam dzisiaj i przez nas słusznie kochany, zróżnicowany drzewostan w Polsce, mamy kilkadziesiąt gatunków drzew, że ten drzewostan będzie podlegał radykalnemu uproszczeniu. Zostaną powiedzmy tylko dwa albo trzy gatunki, ponieważ tylko one wytrzymają to stopniowe podnoszenie się. Dalej, no, w jakimś takim najprostszym ujęciu klimatolodzy mówią, Polska będzie zamieniała się w Hiszpanię. Ale tym, którzy spędzili jakieś wakacje w Hiszpanii, szybko musimy dopowiedzieć, że to będą raczej te obszary Hiszpanii, że nawet jeśli przez kilka lat będziemy mieli taką właśnie Hiszpanię wypoczynkową, wakacyjną, z ciepłym morzem, to potrwa bardzo krótko i w przeciągu kilku lat, w przeciągu powiedzmy dekady, to co było ciepłe zamieni się w gorące, to co było żyzne zamieni się w jałowe, to co zarośnięte zamieni się w pustynne, tak? Więc to jest tego rodzaju proces. Nikt nie jest jednak w stanie do końca tego opisać, natomiast literatura skupia się na tym, jak będą wyglądały relacje pomiędzy klimatem, państwem rozumianym jako organizacja, jako struktura i społeczeństwem. To jest ten trójkąt, który wymyśliła literatura. Co się będzie działo? I wydaje mi się, że z polskiej literatury wyłania się bardzo ciekawa, chociaż może dzisiaj już prosta i oczywista hipoteza, a mianowicie przygotowanie do kryzysu klimatycznego oczywiście powinno polegać na tym, że idźmy na ulicę, protestujmy, przestańmy wreszcie używać plastiki, torebki, tak, wszystko to powinno zostać wycięte, tak, każde tego rodzaju działanie na rzecz klimatu, na rzecz ekosfery jest słuszne, ale również istotnym przygotowaniem do kryzysu klimatycznego jest zacieśnianie więzi solidarnościowych w społeczeństwie, budowanie małych komórek, bardzo nisko, zapewnianie takiej samodzielności na tym niskim poziomie, na poziomie gminy, samorządu, wioski, ponieważ to tam, tak, kryzys klimatyczny zacznie działać pod postacią niedoboru wody, niedoboru pożywienia, leków, braku lekarza dla kogoś, kto pomocy lekarskiej potrzebuje. Więc wszystko to, co jest taką kwestią relacji społecznych, i znowu jakby wracamy do tych kwestii północnych, o których przed chwilą mówiliśmy. To jest niesłychanie istotna sfera przygotowań do kryzysu klimatycznego. Im bardziej będziemy ze sobą, im bardziej będziemy potrafili ze sobą współżyć, sobie nawzajem pomagać, tym lepiej będziemy przygotowani do tego uderzenia w struktury państwowe, które z całą pewnością przyjdzie, tak? Ponieważ kryzys klimatyczny
uderzy w państwo, uderzy w służby porządkowe, w służby medyczne, w komunikację, prawda? Na tym bardzo niskim poziomie, gminy, ulicy, wsi, wszystko to będzie możliwe do opanowania, przezwyciężenia tylko i wyłącznie, jeśli będziemy sobie nawzajem już dzisiaj pomagać, w większym stopniu będziemy społeczeństwem niż zbiorowością. Więc jeśli ktoś szuka konkretnych rad związanych ze środowiskiem naturalnym, z działaniami na rzecz klimatu, zatrzymania ocieplenia klimatycznego, to niewiele tego znajdzie. Natomiast wydaje mi się, że tym ciekawym pomysłem jest energia, bardzo często brutalna, literacka energia, fabularna, narracyjna, metaforyczna, skierowana przeciwko źle funkcjonującemu państwu, które będzie strzegło w warunkach kryzysu kurczącego się zasobu dóbr dla wybranej grupy społecznej, to jest oczywiście związane z państwową przemocą, albo państwa, które jest zbyt słabe, rozpadnie się i będziemy mieli Mad Maxa. Tym samym, jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć, być może brzmi to dziwnie, ale jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego jest powrót do solidarności społecznej. A w takim razie co z przywódcami? Mamy jeszcze 15 minut i chciałbym pociągnąć jeszcze ten wątek sytuacji politycznej, klimatycznej, jakiej się globalnie znaleźliśmy. Po raz pierwszy jesteśmy ludzkością w obliczu wspólnego wyzwania i wspólnej tragedii, która na naszych oczach się rozpoczyna. No i w takich sytuacjach zwykle się szuka jakichś liderów, którym można się, można zaufać, którym można się powierzyć. No, dzisiaj świat jest policentryczny, nie ma dwóch biegunów, jest ich więcej. Przywódcy państwowi nie są już może najsilniejszymi osobami na świecie. Instytucje polityczne, państwa zwłaszcza, może już nie są tak ważne jak wielkie korporacje, czy instytucje finansowe. Świat się robi nieprzejrzysty i władza nad tym światem się rozprasza, odpowiedzialność się rozmywa. No ale tym bardziej chciałoby się, żeby ci, od których zależy najwięcej, byli możliwie najbardziej odpowiedzialni, kompetentni i roztropni. No na dzień dzisiejszy dwóch najsilniejszych ludzi na świecie, Xi Jinping i Joe Biden, wydają się no jakby nie dorastać, z całym szacunkiem zwłaszcza dla Joe Bidena, ale no, tym formatem nie dorastać do tych wyzwań. Czy sądzisz, że możliwe jest, aby ta gwałtowna potrzeba przywództwa, która się zrodzi wkrótce, zwłaszcza gdy pojawią się te pola anarchii i skumulowanego cierpienia, a więc lęk ulegnie takiej globalizacji, bo na razie ten lęk się gdzieś tak snuje, nie jest stanem powszechnym. Czy gdy pojawi się zapotrzebowanie na wielkie przywództwo, to można na nie liczyć, czy też będziemy się raczej borykać z tym kryzysem bez przywództwa, bez ładu i składu? Aha. Bardzo jest to ciekawe pytanie, chociaż no, trochę ponad stan, ale w pewnym sensie jestem ci wdzięczny za to, ponieważ jak zwykle mogę odpowiedzieć wskazując na rację leżącą gdzie indziej. Otóż jeżeli istnieje jakakolwiek nadzieja, to taka, że świat sobie poradzi bez wielkich liderów, ponieważ ci wielcy liderzy zawodzą, tutaj się z tobą niestety zgadzam, można się było spodziewać więcej, oczywiście będziemy naciskać o tyle, ile możemy na przywódców, ale to jest drugi powód, dla którego na tych przywódców za bardzo bym nie liczył, dlatego że odległość pomiędzy nami a nimi jest kosmiczna. I zanim nasze petycje, prośby, najmądrzejsze sugestie i rady do nich docierają, to bardzo często jest już po ptokach. Jednakże zgodnie z tym, o czym mówiłem przed chwilą, cała nadzieja właśnie
w tym, że nauczymy się radzić sobie bez liderów, co wcale nie znaczy anarchicznie. Co jest w tej chwili największym zagrożeniem, największym wyzwaniem dla partii aktualnie sprawującej władzę? To jest podmiot zbiorowy. To jest podmiot zbiorowy poskładany z ludzi osobnych, różniących się wiekiem, rozmaitymi poglądami, zarobkami, posiadaniem dzieci bądź ich brakiem i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten podmiot zbiorowy, który popiera prawa reprodukcyjne kobiet, który protestuje przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej w wersji urągającej wszystkiemu, zdrowemu rozsądkowi, prawu, sytuacji, w jakiej się to znalazło. Otóż ten podmiot zbiorowy, poskładany z kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych, młodszych, jest największym zagrożeniem, ponieważ on się tworzy według zupełnie nowych zasad. Tak? To nie jest podmiot lewicowy, to nie jest podmiot prawicowy, nie da się go zdefiniować do końca przy użyciu dotychczasowych kryteriów ideologicznych, to nie jest podmiot klasowy, tak? Nie da się go scharakteryzować jako inteligencję albo klasę średnią, albo klasę ludową, bądź tym bardziej wyższą. To nie jest podmiot nacjonalistyczny, nie da się go zdefiniować jako podmiot polski, francuski, węgierski, czy jakikolwiek inny. Nie da się go również zdefiniować z punktu widzenia religijnego. On się tworzy według nowych zasad. I to jest właśnie to, to jest ta tak naprawdę znowu bardzo ciekawa rzecz, na którą natrafiłem w literaturze polskiej już ładnych kilkanaście lat temu, że jedyna nadzieja na przezwyciężenie końca historii to jest powstawanie nowych podmiotów zbiorowych, które niestety powstają bardzo często przy użyciu czy za sprawą takiej przemocy wyobrażonej, niekoniecznie przeprowadzonej, ale wyobrażonej, to znaczy podmiot zbiorowy niestety musi się ukonstytuować, wyobrażając sobie, że robi coś bardzo brzydkiego ze swoim wrogiem. A ten fantazmat przemocy jest o tyle istotny, że jakby odsłania taką głębię determinacji, prawda? Więc tak czy owak, to co dzisiaj się dzieje jest dlatego tak istotne, że zarówno w odniesieniu do klimatu, jak i w odniesieniu do praw reprodukcyjnych kobiet pokazuje pojawianie się nowych reguł konstytuowania się podmiotu zbiorowego, który jest zróżnicowany wewnętrznie, rozproszony, a zarazem bardzo groźny, ponieważ potrafi się ze sobą komunikować. Więc teraz jakby wracają te kwestie mediów, o których mówiliśmy na samym początku. Dzięki tym podmiotom zbiorowym, za ich sprawą, jest możliwe myślenie o radzeniu sobie bez liderów, bo i tak, prawdę mówiąc, na nich nie można za bardzo liczyć. Lider państwa, tym bardziej bloku państw, nie zapewni nam wody na naszym osiedlu, nie zapewni nam prądu, nie zapewni nam pożywienia, leków, tak? To wszystko są właśnie takie kwestie, które powinniśmy zacząć odbudowywać sami. Więc powiedziałbym, że literatura wymyśla coś, co się mieści pomiędzy dawnymi podmiotami zbiorowymi, a dzisiejszymi prepersami, tak się ich chyba nazywa, tak? Prepersi, czyli ci, którzy wiedzą, że katastrofa nastąpi i od dawna jakby trenują samotność. Przygotowują sobie jakiś namiot, bunkier, schron gdzieś tam w lesie, gromadzą tam wodę zdatną do picia, jakieś żelazne zapasy, pożywienia i tak dalej, i tak dalej. Otóż mam wrażenie, że społeczeństwo powinno zacząć brać lekcje od prepersów nie po to, żeby przygotowywać sobie takie indywidualne azyle, ale po to, żeby właśnie testować, ćwiczyć solidarność, współpracę, pomaganie, tak? Takie zapewnianie sobie trwałej obecności i trwałej pomocy. I tylko w tym, nie w liderach, jakaś nadzieja. A druga sprawa, jedna, to są jakieś działania o charakterze prawnym, stanowionego prawa przeciwko rozmaitym debilizmom kapitalistycznym, ponieważ kapitalizm, jak słusznie zauważyłeś, hasa sobie po tej rozgrzewającej się planecie i musi zostać w jakiś sposób zatrzymany.
Kapitalizm ma bardzo wiele wad, ale ma taką zaletę, że kumuluje środki, które w dużych ilościach są potrzebne na duże projekty i też dostarcza takiej renty redystrybucyjnej, która znajduje się w rękach rządzących. Bardzo trudno się rozmontowuje kapitalizm w sposób, który nie uszkadza gospodarki i nie obniża globalnego czy sumarycznego bogactwa, ale zgadzam się całkowicie, że takich dróg trzeba szukać, bo nie da się uratować ziemi dzięki w logice korporacji. Tak jak nie da się uratować ziemi w logice demokratycznego państwa rządzonego przez partie ubiegające się, czy mające nadzieję na reelekcję w kolejnych wyborach. To jest bardzo trudna sytuacja, nie rozwiążemy tych problemów. Bardzo ciekawe wydawała mi się ta idea tych nowych podmiotów zbiorowych, takich flash mobów, takich nieoczywistych, nieoczekiwanych, na które można liczyć. Być może rzeczywiście internet pozwoli nam tworzyć nowe podmioty zbiorowe ad hoc, oby coraz bardziej żywotne i coraz większe. Życzmy sobie, aby kiedyś powstał, narodził się podmiot zbiorowy, który nazywa się ludzkość. Na razie jest on wciąż jeszcze marzeniem, a kto wie, może jak dostaniemy łupnia wielkiego od świata, to od przyrody, to ten podmiot zbiorowy obejmie również zwierzęta i planetę i będzie naprawdę biedną, skrzywdzoną, szalenie doświadczoną przez los, ale wreszcie wspólnotą. Jako, że nasz program się kończy, za chwilę się zakończy piosenką, chciałbym naszemu gościowi oddać taką ostatnią minutę na pożegnanie ze słuchaczami, ze wspólnotą wirtualną słuchaczy Radia Reset Obywatelski. Kończymy czwarty odcinek audycji z cyklu Mądrale, nadawanej w piątki od 17 do 19, a później pozostającej w internecie. Dziękuję wszystkim i dziękuję zwłaszcza panu Waldemarowi Wysokińskiemu, który podjął się wydawania naszej dzisiejszej audycji. Ostatnie słowo przed piosenką i zakończeniem audycji należy do naszego fantastycznego gościa, pana profesora Przemysława Czaplińskiego. Pozwolę sobie wobec tego nawiązać do wątku, który pojawił się w twojej wypowiedzi, a mianowicie ty powiedziałeś, że być może po tym tąpnięciu tak utworzymy taką wspólnotę, która będzie ludzko-pozaludzka. Otóż wydaje mi się, że tak bardzo istotna nadzieja związana z odwlekaniem wyroku śmierci na planetę powinna być wiązana właśnie z prawem. Istnieją już na całym świecie podejmowane bardzo konkretne inicjatywy o charakterze prawniczym, które kończą się ustanowieniem tak zwanych nieosobowych podmiotów prawa. Te nieosobowe podmioty prawa w Indiach to na przykład Ganges. Także w Indiach to delfiny, tak? Delfiny zostały wyposażone w prawa obywatelskie, w związku z czym nie wolno już na nie polować. To są również małpy człekokształtne w Stanach Zjednoczonych, więc tego rodzaju działania polegające na poszerzeniu prawa są możliwe i co więcej, one powinny zmierzać w taką stronę, byśmy do parlamentów państw i do parlamentów bloków państw, takich jak Unia Europejska, zaczęli wpuszczać reprezentantów środowiska naturalnego. O tym, że to jest możliwe, świadczą doświadczenia, jakie zebrali parlamentarzyści landów niemieckich, których to już na tym już eksperymentowano. Głos środowiska naturalnego jest wówczas oczywiście reprezentowany przez człowieka, ale człowieka, który występuje w imieniu wód, roślinności, powietrza. Otóż jeżeli czegoś takiego nie będzie, czyli tego postępującego upodmiotowienia politycznego środowiska naturalnego, no to rzeczywiście ugotujemy się wszyscy. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Serdecznie dziękuję wszystkim, dziękuję a zwłaszcza profesorowi Czaplińskiemu. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
Reset Obywatelski. Tonę.